It is gorsze niż bungee. Właśnie jesteśmy w hangarze i będziemy skakać z dziewczynami na trampolinach, więc dzisiaj będziemy dzień z powerem. Będziemy się uczyły salt i jakichś dziwnych akrobacji, bo dziewczyny trenują akrobatykę i dzisiaj nas pouczą. W ogóle dziewczyny poznałyśmy na jednej z imprez. Okazało się, że nas oglądają na YouTubie i są naszymi fankami. I tak się zgadałyśmy, że stwierdziliśmy, że spotkamy się razem na wspólny trening. Na wspólne skakanie. Tak, i dzisiaj dziewczyny będą nas trenowały. Nie ja, dziewczyny, tylko dziewczyny trenowały. Ja nie wiem, czy się pisałam na trenowanie, ja się pisałam na skakanie tylko, ale dobra, zobaczymy, pół dając. Akrobacje. Myślę, się salta w tył. Próbujemy przełamać blokadę w głowie. Blokady. Może się nauczymy. Słuchaj, dziewczyny, wy trenujecie akrobatykę, nie? Tak. Trenerki profesjonalne, dawaj. Przy salcie są najważniejsze. Wyciągnę się z tyłu, gdzieś do góry, dopiero zaczynamy. O, właśnie. Tu jeszcze mogę, ale salta nie robię. Ładnie! Ja się nie piszę na żadne salto, rozumiem. Pierwsze salto w tył, mam nadzieję, że nie ostatnie. Na tą radę. Radzić, czego będę wolna? Jak nogi ci poleciały. Śmieszy się, leci. Nie takie proste, jakby się wydawało. Uwaga, challenge, czy ona to przejdzie, czy nie przejdzie. Dawaj nam, to jest dla ciebie za was. How heavy is that? Like working the pace on the track on my feet in the back, like I'm taking a slap. I need a drink pay straight from the tile. And I'm hating the slack, couple miles slide around at the hate in the gaff. Please don't talk in the track. Leć tam na górze, tak, no, udało się. Brawo! Teraz możesz coś zjechać. Nie. Chciałam ją odpuścić. Siemanko! Cześć, mi się Pysia, witamy się z wami teraz z Londynu. Chciałam zrobić właśnie tak. Żeby zgadli skąd. A, okej. Okay. No tak, bo Big Bena nie pokażemy, dlatego że od 3 lat jest w remoncie. Ja nigdy jeszcze nie widziałam Big Bena, odkąd z Agą jeździmy do Londynu, to po prostu zawsze jest w rusztowaniach. W ogóle to miało nas być tutaj dużo więcej, bo no nie my mieliśmy dużo, być trzeba więcej. Ekipką małą, ale okazuje się, że jesteśmy same. Czy miał lecieć mój brat ze swoją dziewczyną, ale zrezygnowali, bo się boją lockdownu i boją się, że tu utkną albo utkną w domach, ponieważ sytuacja tutaj jest taka troszkę niestabilna, jeśli chodzi o koronę. Tak, dlatego my się izolujemy tutaj od wszystkich ludzi, nie ma nikogo dookoła, a potem jedziemy sobie do moich rodziców pociągiem, więc będziemy wyizolowane. Wyizolowane. Taka opcja, my jesteśmy w Londynie. Cieszę się, że udało nam się w ogóle polecieć do Anglii, dlatego że Aga nie widziała rodziców równo rok. Równo rok temu, czyli właśnie też we wrześniu, mniej więcej w tym samym czasie byłyśmy w Anglii i tak policzyłyśmy, że w sumie minął równo rok, odkąd Aga była ostatni raz u rodziców. Wyobrażacie sobie to, jakbyście nie widzieli rok rodziców? Katastrofa, naprawdę. To jest straszne. Z moimi rodzicami się widzimy tak przeciętnie co drugi miesiąc, nie? Tak. Albo raz w miesiącu nawet. Albo nawet raz w miesiącu, no. W ogóle ja muszę coś powiedzieć jeszcze, bo słuchajcie, jak zdejmę te okulary, nie? Bo tak wygląda jak poważny człowiek, nie? Nie. Ściągam okulary, ściągam kapelusz, ściągam kurtkę. Oj! Idę przez bramki i oczywiście co?
tik. Panie, niebezpieczno. Przypadkiem niby nagle piszczą, nie wiadomo dlaczego, rutynowa kontrola bagażu, jak zwykle na przejściu, w sensie przez te bramki, zawsze mnie zatrzymują i sprawdzają, czy nie mam narkotyków. Ja nie wiem, czy ja pasuję do jakiegoś rysopisu, bo zawsze mi sprawdzają paluchy i sprawdzali mi dzisiaj torbę normalnie, więc... Brali ci torbę, no widocznie masz jakieś niebezpieczne ładunki przy sobie. Czy ja się tak na maksa stresuję, że po mnie po prostu to z daleka widać, że ja już, jak ja mam przejść przez te bramki, to już się robię cała czerwona, po prostu za każdym razem się o coś przypierniczają. No jak ci się telepią ręce i stąpasz nerwowo, to nie dziwne, że ci pyrają potem, też bym się przepierała. Ja bym się przepierała tak czy siak. Co się boisz? Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me, no more. A chcesz Donacika? Czy ty zawsze musisz nagrywać, jak ja wpierdzielam słodycze? Jeszcze nie wpierdzielasz, ale wyglądają kozacko. No to są te ciasteczka Lotus, te biszkopty, pycha. Ile weźmiemy? Dwa. Ale ja nie wiem, co wybrać. Dobra, jednak wzięliśmy jednego, bo lecimy na śniadanko. Więc żeby się nie zapchać, to ja zjem pączka. Co? Nie, da się mi gryzę przynajmniej. Spróbować. Idźmy Lotusa. Jakie śniadanko? Uściutko. Fasolka. Upsi. To co to oznacza? Dobrze, że mam katar. Siemanko kochani, my jesteśmy już w Polsce. Byliśmy u rodziców Agi, to za wiele nie nagrywałyśmy. Zrobiliśmy szybki teleport do Warszawy. Tak, u rodziców tylko i wyłącznie głaskałyśmy koty i jadłyśmy angielskie, polsko-angielskie jedzonko. No. I odcięłyśmy się totalnie od internetu, od technologii w miarę możliwości. Tam zawsze tak oczyszczamy sobie głowę, ja tam uwielbiam odpoczywać psychicznie. Tak, no i właśnie jesteśmy już w Polsce i słuchajcie, wybieramy się po gazetkę do sklepu, ponieważ już wyszła gazeta Glamour. I jest na okładce tam nasza gwiazda. Więc jedziemy szukać, polować na tą gazetę, bo wiem, tak, że... Dzisiaj wyszła, dzisiaj, czyli dzisiaj jest wtorek, jak my to nagrywamy. Wy to oglądacie pewnie troszkę później, więc jest zapewne od kilku dni już w sprzedaży. No i oczywiście tam są do wyboru dwie okładki. Pierwsza albo druga. My wybieramy pierwszą. Moja babcia ma taki specjalny magazynek, w którym trzymamy wszystkie różne pamiątki, na przykład jakieś wycinki z gazet, jak byłam w gazecie, gdzie zdobyłam bramki w piłkę nożną. Aga ma taką, tak, widziałam ten wycinek gazety, jak stoi taka Aga, jak gra w piłkę nożną, jak była maluchem. No i właśnie tą babcia pokazywała jakieś publikacje swojej wnuczki. Dokładnie tak. Dostałam informację sprzed godziny, że babcia jest troszeczkę załamana, bo mnie nie poznała w Top Model. Nie wiem, co o tym myśleć. Czy tak dawno mnie nie widziała, czy ja po prostu tak się zmieniłam. Pewnie jedno i drugie. Dlatego jak tylko będziemy u mnie w rodzinnej miejscowości, to wybieram się do dziadków i... Oho, to sama chyba pójdziesz. Nie, pójdziemy obie. Żartuję. Do jednych i do drugich dziadków, więc zostawię im gazetkę i przypomnę się, jak wyglądam. Oczywiście żartowałam, jedną babcię już znam, ale jeszcze jednych dziadków Agi nie poznałam, nie miałam okazji, więc czas to nadrobić. Tych się boi, to są dziadkowie... No właśnie trochę słyszałam tam historii, więc słyszałam, że są bezpośredni, dlatego troszkę się dygam. No ale kibicują mi w Top Model, oglądali pierwszy casting, na którym była przedstawiona nasza cała historia, więc myślę, że nie będzie źle. A właśnie, wiem co chciałam powiedzieć, jutro, czyli w środę, a wy to oglądacie albo jutro, kiedyś, albo pojutrze, nieważne, później. Czyli już to jest. Też wychodzi nasz wywiad, którego udzieliłyśmy w Replice. Ci, co nas oglądają, pewnie wiedzą, czym jest Replika, a ci, co nie wiedzą, to już mówimy, jest to taki magazyn głównie dla osób homoseksualnych. Tam miałyśmy okazję udzielić wywiadu odnośnie nas. Myślę, że warto zajrzeć. Nie wiem, gdzie jeszcze można dostać tą replikę. Wydaje mi się, że jest na Allegro do kupienia. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ale wiem, że wywiad jest tak obszerny. No, taki, że prawie przemaglowany całe swoje życie. Nie wiem, bardzo dobry to był dziennikarz, który wydusił nas. Tak. Po prostu wszystko, co było tylko możliwe, więc dużo tam się dzieje w tym wywiadzie. Więc zachęcamy. Tak, właśnie zapytamy jeszcze Tomka, który przeprowadził z nami ten wywiad, gdzie można kupić i on nam na pewno poda. A jak już dostaniemy, no to na pewno pod tym filmem będzie link do kupienia tego magazynu. Nie wiem, czy babcia będzie chciała taką pamiątkę akurat. Z repliki? No. Nie, no pewnie tak. W sensie kibicują nam i się bardzo cieszą. Babcia Zosia cię bardzo lubi, więc myślę, że spoko. Mamy już gazetkę. Jest to kładeczka. Ulala, to jest gwiazda. Czekaj, nie łapię ostrości. No dobra.
No tak, widać. Podobna, rzeczywiście. No, podobno, chyba jakiś sobowtór. Mamy jedną gazetkę, no i też mamy tutaj drugą, jest aż 6 stron. Ten wywiad to jest po prostu, zobaczcie ile tego jest. Na cały wieczór czytania. Przemaglowali nas po prostu opór. Gadałyśmy o sytuacjach, jakie nas spotykały odnośnie podrywu mężczyzn i liczenia na to, że wyrwają dwie lesbijki. Tak, bo jest, jest tak dużo, że w sumie to... Myślę, że chyba każdy temat poruszyłyśmy, jaki tylko się dało. Przez 6 stron, błagam cię, to jest po prostu kosmos. Jezu, są nawet twoje zdjęcia z walki, widziałeś? Tak, tak, widziałam właśnie. No. Nice. Właśnie, chcielibyście mnie jeszcze zobaczyć w jakiejś walce może kiedyś? Podstępne pytanie. Podstępne pytanie, bo mnie już nosi generalnie, jakby się przydało już coś powalczyć. Uratujcie mój żywot, błagam, powiedzcie, że chcecie. Dlaczego? Myślałam, że nie chcesz, żebym walczyła. Nie no, ja generalnie nie chcę, ale wiesz, może cię nosi. Jeszcze wiesz. No. To wysyłamy dzisiaj ostatnie paczki z naszego sklepu, bo sprzedały się wszystkie bluzy i jest na razie zero w magazynie bluz, zostały t-shirty same. Teraz pracujemy nad nową kolekcją i musicie chwilkę poczekać, bo mamy pewien Agniesia plan. Projektuje Agniesia projektuje. Tak. Jestem w toku właśnie artystycznym od komputera, dosłownie przed sekundą. Karolina mnie wyciągnęła, żeby tutaj z wami by chwileczkę pogadać, a jestem, tak, jestem w toku projektowania, więc co mi wyjdzie, tak będzie, więc trzymajcie kciuki. No nie tak będzie, fajnie. Halo, ja jestem CEO tego projektu. No. Wszystko w twoich rękach tak naprawdę. No, czuję się odpowiedzialna. No tak, tak, tak. Ale tak. Myślę, że to będzie zajebiste. Jeszcze możecie powiedzieć, czego wam brakuje tak naprawdę, znaczy czego wam brakuje do życia, co myślicie? Czego wam w życiu brakuje, moi drodzy? My wam to damy. Nie, no może aż tak to nie, ale zastanawiam się, może coś byście chcieli, nie wiem, na przykład jakieś większe bluzy, albo właśnie, nie wiem, czapki, albo skarpetki, albo czymś. Majtki, się... tak, majtki, tak. Nie wiem, no co tam jeszcze, gumki do włosów, nie no, żartuję. Kochanie, ale to ty jesteś artystką, ja nie wiem, możesz robić tak pod ludzi, tylko musisz robić swój projekt, nie? Nie no, ja już swój projekt mam. Znałem się go rozszerzyć. Dobra, słuchajcie, kochani, żegnamy się. Do zobaczenia w kolejnym vlogasku albo na Instagramie się widzimy. Tam jesteśmy codziennie i tam jest w sumie całe nasze życie z każdego dnia. Jak chcecie być z nami na bieżąco, to wpadajcie. Dzieje się tam dużo śmiesznych rzeczy przypałowych. Zazwyczaj. No tak, każda sekunda naszego życia prawie jest teraz. No. Nie każda, ale tam jakieś ureweczki z naszego życia są na pewno częściej niż tutaj, jesteśmy tam. Także tutaj Instagram Agi, a tutaj Instagram. Do zobaczenia!